Siema, jestem Pokila, to jest taki odcineczek w sumie testowy. Zobaczymy, jak zareagujecie na to. A takie odcinki może będą się pojawiać w przyszłości. Oczywiście, jak się to przyjmie. A dzisiaj sobie zrobimy takie małe porównanie dwóch aparatów. Jak wiadomo, dodali zaawansowany aparat w ostatnim update'cie, który w dużej mierze ma pomagać w nowej roli przyrodnika. Jak tu mamy kompendium zwierząt, to właśnie do każdego zwierzęcia musimy zrobić zdjęcie. Oczywiście możemy to zrobić zwykłym aparatem, ale gdy zwierzę ucieka i tutaj za bardzo takiego zoomu nie mamy, zaraz sobie, o, mamy ten standardowy aparacik. No, możemy sobie przybliżyć. W sumie możemy sobie zrobić fotkę i zobaczyć, jakie jest faktyczne przybliżenie. Standardowy aparacik. Teraz wyciągamy ten bardziej zaawansowany aparacik. No i spróbujemy to samo miejsce sfotografować. W sumie na zdjęciu będziemy dopiero widzieć tą różnicę. Możliwe, że jest w sumie taki sam zoom. To by było dość ciekawe, ale zaraz zobaczymy na zdjęciach. Jak sobie przeglądam teraz te zdjęcia przy montażu, to widać, że zwykły aparat ma tak jakby lepsze przybliżenie. Ale z drugiej strony ten zaawansowany aparat ma szersze pole widzenia. No, to tyle. Drugą różnicą, tu mamy aparat, zwykły aparat. Nie możemy się szybko poruszać, możemy po prostu sobie chodzić. Tu mamy zaawansowany aparat, no i to już możemy przy nim biegać, więc to jest dość przydatna rzecz, jak na przykład nam zwierzyna ucieka, bo jak wiadomo, na koniu nie możemy fotografować. No jak widzimy, no nie możemy fotografować. Kiedyś nawet się dało wykrywacz metalu nosić na koniu. Teraz to już poblokowali. W sumie teraz nic nie możemy używać na koniu. No to jest bardzo ciekawe. Taka ciekawostka. Dobra, kolejną zaletą jest to. Znajdźmy sobie może jakieś zwierzę. O, coś tu jest, jakiś lis. Dobra, szybko aparacik. No i możemy oczywiście za nim biegać, to już mówiłem. I w sumie. Dobra, zwiał. O, tutaj coś mamy, jakąś zwierzynę. No i mamy takie zielone krzyżyki nam się robią. Czyli mamy zwierzynę po prostu na obiektywie i jak zrobimy zdjęcie, to na pewno nam załapie do naszego atlasu zwierząt. Tak samo jak mamy tutaj lisa. Dobra, porównujemy z podstawowym aparatem. Tutaj tej opcji no niestety nie mamy, jak widzicie. Dobra, co jeszcze? Tam nie mieliśmy filtrów w aparacie, tutaj mamy. I oczywiście możemy sobie intensywność ustawić od 10 do 100. Dobra, co jeszcze? A, no i właśnie. Gdzie kupić ten aparat, bo to jest nie w torbie. No to szybko przechodzimy do katalogu. Wędkarstwo i polowanie. O, trzeba jedną kartkę przeskoczyć i tu mamy zapisy $40. Moim zdaniem to jest spoko cena dla tych właśnie, którzy chcą mieć przygodę z przyrodnikiem. Jeśli macie inne wydatki, na przykład do bimbrownika czy tam handlarza, no to oczywiście. Zależy kto jaką rolę lubi. Bo 540 dolców za coś takiego to nie jest aż tak dużo tak naprawdę. Jak macie się uganiać za zwierzętami, jak podstawowym aparatem nie możecie biegać, tu możecie biegać. No i oczywiście tu macie zaznaczone, że faktycznie jest ta zwierzyna w obiektywie, a tam oczywiście tej pewności nie macie. Zaawansowany aparat łapie z większej odległości zwierzęta niż ten zwykły aparat. No i oczywiście przy tym aparacie też możemy sobie pozy wybierać. Możemy minę wybierać. No w tym podstawowym aparacie tego nie możemy zrobić, więc ta opcja w tym aparacie też jest dobrą opcją. Jeśli chcecie się pochwalić swoimi postaciami na Discordzie. No i oczywiście tutaj mamy też kategorie tych zwierząt. Jeśli zbierzemy całą kolekcję tak jakby z tych zwierząt, czyli zdjęcie zrobimy, próbki, oskurowanie, śledzenie i tym podobne, no to właśnie tutaj mamy ceny za to jakby uzupełnienie katalogu. Bo to jest przekazanie katalogu, czyli możemy pewnie kilka razy go przekazać. No i tutaj mamy właśnie 700 nawet dolców, mamy 680 i pewnie jeszcze inne zwierzęta dodadzą, bo prawdopodobnie co tydzień będzie dodawane zwierzę i będzie jakiś kolejny week specjalny. Na przykład tutaj mamy łuk, który jest ulepszony i tutaj mamy taki motyw z tego update'u, co był teraz, tego mini update'u z aligatorami. No i w sumie możemy dodać to, że dodali nowy łuk, po prostu ulepszony, no i ciężki sztucer. Pamiętajmy, że legendarne zwierzęta nie mają jakości skóry, sztucer
jest dość dobrą bronią, ale oczywiście nie na pumę, tylko na przykład na bizona. To też trzeba o tym pamiętać. Dajcie znać w komentarzach, czy takie odcinki mają jakikolwiek sens. Wysyłajcie propozycje albo w komentarzach, albo na Discordzie, do którego link macie w opisie. Oczywiście, jeśli o czymś zapomniałem, dajcie znać w komentarzu. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów, lub po prostu wbijajcie na Discorda, żeby podyskutować na różne tematy. Zatrzymajcie się. Cześć, do następnego odcinka.